Dzień dobry moi drodzy, witam Was ponownie na kanale House of Makeup. Zapraszam Was dzisiaj na odcinek, który wszyscy uwielbiamy, czyli tanie zamienniki drogich kosmetyków. Uważam, że dzisiejszy odcinek będzie naprawdę wyjątkowy, ponieważ udało mi się przygotować dla Was zestawienie tańszych zamienników naprawdę kultowych produktów, więc mam nadzieję, że jesteście zachęceni. Zapraszam serdecznie do oglądania dalej. Powiem na wstępie, że cały mój makijaż powstał dzisiaj tymi tańszymi zamiennikami, więc fajnie jest widzieć siebie właśnie w takiej wersji, w której maluje się tylko i wyłącznie tymi tańszymi perełkami i mieć poczucie, że one są równie dobre jak te drogie, albo nawet lepsze. Dzisiejsze zestawienie otwiera paleta cieni do powiek Tartlet Toasted. Tarte ostatnio wywołuje niemałe zamieszanie. Widzieliście, jeżeli chodzi o moje doświadczenia, miałam już pomadkę i z pomadką było tak sobie, natomiast jeżeli chodzi o tą paletę, to ja testowałam ją po raz pierwszy razem z Wami na moim live'ie na Instagramie i od tamtej pory testuję sobie tą paletkę i naprawdę podoba mi się to, jak ona pracuje. To jest paleta, w której mamy zestawienie cieplejszych brązów razem z takimi złocistościami, pomarańczami i z tą paletą pracuje mi się naprawdę znakomicie, ale moim zdaniem wyróżnikiem tej palety jest naprawdę niesamowita miękkość tych cieni. Pracuje się z nimi po prostu fantastycznie, one pięknie układają się na oku, no praca z nimi to jest przyjemność. I teraz mam dla Was zamiennik. A zamiennikiem palety Tarte jest paleta Eveline Charming Mocha. Dla mnie to jest znakomity odpowiednik z kilku powodów. Po pierwsze, w palecie Eveline również mamy propozycję ciepłych, rudawych, czekoladowych odcieni. Dla mnie jest to wręcz idealna kolorystyka na jesień. Po drugie, ta paleta ma charakterystyczną miękkość, bardzo podobną właśnie do palety Tarte i dzięki tej miękkości super się pracuje z tymi cieniami. One się przepięknie pomiędzy sobą przenikają. Tworzenie efektu chmurki jest naprawdę łatwością. Uważam, że to jest paleta, którą możemy wykorzystać i na dzień, i na wieczór, ponieważ mamy zarówno jaśniejsze, jak również cieplejsze propozycje. W tej palecie, tak samo jak w palecie Tarte, mamy cienie matowe i cienie o jakimś takim rozświetlającym wykończeniu. Ale co ważne, to jest paleta, która naprawdę świetnie się utrzymuje. Ja na to bardzo mocno zwracam uwagę, zwłaszcza właśnie w kącikach zewnętrznych moich oczu, ponieważ ja mam powiekę opadającą i nie jedna paleta potrafiła stworzyć mi problemy właśnie z trwałością poprzez to, że cienie wchodzą mi w załamania. A ta paleta w załamania mi nie wchodzi i cieszę się, że odkryłam taką propozycję, dlatego że jak wiecie, ja często poszukuję w drogeriach paletek cieni do powiek, które nie odbiegają jakością od palet selektywnych i tutaj mamy świetne zestawienie, ponieważ obydwie palety są równie dobre. Przed nami podkład. Z droższej półki cenowej przygotowałam dla Was jeden z moich ukochanych podkładów, czyli Dior Forever Skin Glow. Jest to podkład o lekkim do średniego krycia, który przepięknie, bardzo lekko układa się na naszej skórze. To jest fluid, który daje nam efekt takiej zdrowo wyglądającej, wypoczętej cery. Jeżeli szukamy czegoś, czego po prostu nie będzie widać na naszej skórze, a sprawi, że ona będzie miała na sobie taki naturalny blask, to myślę, że to jest coś, czego możecie szukać. Ja uwielbiam używać tego fluidu, kiedy po prostu chcę wyglądać lekko, świeżo, kiedy chcę, żeby moja skóra zyskała na promienności. I ja bardzo często używam porównania, że jeżeli używamy takich lekko, zdrowo wyglądających podkładów, to nasza skóra bezpośrednio po ich zaaplikowaniu powinna wyglądać tak, jakbyśmy właśnie skorzystali z jakiegoś super zabiegu kosmetycznego czy też kosmetologicznego. To jest podkład, który poleciłabym osobom, które mają cienką skórę, poszarzałą, ziemistą, suchą albo mieszaną i potrzebują takiego zastrzyku energii, który jednocześnie będzie wyglądał bardzo naturalnie. Zamiennikiem podkładu Dior Forever Skin Glow jest podkład Bielenda Makeup Academy Vege Flumi. Jak wiecie, ja ten podkład już testowałam na moim kanale i od momentu wypuszczenia tamtego odcinka testowałam go niejednokrotnie i stwierdzam, że jest to zamiennik znakomity. To jest podkład, który również daje nam efekt takiego charakterystycznego, naturalnego glow na naszej twarzy. Co więcej, powiedziałabym, że podkład Bielendy nawet ma minimalnie większe krycie, co moim zdaniem czyni go nawet fajniejszą propozycją, ponieważ możemy zarówno zbudować z nim coś delikatniejszego, jak również dołożyć go punktowo gąbeczką w miejsca, które potrzebują mocniejszego krycia i tutaj nawet jesteśmy w stanie to zbudować, więc jest to dla mnie naprawdę coś fantastycznego. Bardzo lubię ten podkład za to, że ja go w ogóle nie czuję na twarzy, za to, że się przepięknie trzyma i za to, że on naprawdę super układa się na twarzy, nawet kiedy mam mocniejszy makijaż. Ja oczywiście mam go dzisiaj na mojej twarzy, czuję się w nim naprawdę super, więc jeżeli szukacie czegoś tańszego, to również da Wam efekt takiej zdrowo wyglądającej,
świetlistej, naturalnej skóry, to myślę, że to jest naprawdę świetna propozycja. Podkładu tego raczej nie poleciłabym osobom ze skórą tłustą, ponieważ on rzeczywiście ma rozświetlające wykończenie, które może efekt tłustości spotęgować. Natomiast jeżeli macie skórę mieszaną, suchą, poszarzałą, ziemistą, to tak samo jak w przypadku podkładu Diora, tak samo ten naprawdę polecam. Kolejny produkt to puder. Jak dobrze wiecie, uwielbiam pudry sypkie, które dają charakterystyczny, miękki, piękny i lekki efekt na naszej skórze. Natomiast ostatnio mam szczęście do testowania pudrów prasowanych, które sprawdzają się równie dobrze, równie miękko układają się na mojej skórze i nie dają efektu charakterystycznego, tępego i suchego matu, którego nie znoszę. Jedną z droższych propozycji, które chciałabym Wam polecić, jest puder Shiseido Synchro Skin Invisible Silk Pressed Powder. Ja go testowałam razem z podkładem również z tej serii i ta mieszanka sprawdziła mi się naprawdę znakomicie, natomiast od tamtej pory ten puder przetestowałam sobie również z innymi podkładami i za każdym razem efekt był naprawdę znakomity. To jest puder, który bardzo miękko układa się na mojej twarzy, który cudownie ją wygładza, ale również nadaje się naprawdę znakomicie do poprawek w ciągu dnia, ponieważ minimalizuje widoczność porów, sprawia, że makijaż jest od razu odświeżony i nie dodaje efektu ciężkości. Tańszym zamiennikiem pudru Shiseido jest, uwaga, puder klasyk od Glam Shopu. Ja ten puder również po raz pierwszy przetestowałam z Wami i od tamtej pory testowałam go namiętnie i stwierdzam, że jest po prostu znakomity. To jest puder prasowany, który ma to samo charakterystyczne, miękkie wykończenie jak puder Shiseido. Uwielbiam taki rodzaj pudrów, ponieważ one układają się naprawdę bardzo zdrowo, bardzo naturalnie na naszej skórze. Mówiąc zdrowo, mam na myśli efekt, który wygląda po prostu łagodnie na naszej twarzy, a nie sucho i skorupkowata. To jest coś, na co jestem wręcz uczulona w pudrach, ponieważ nie znoszę, kiedy razem z efektem matu, zmatowienia, możemy liczyć na efekt właśnie takiej mocno zmatowionej, ale jednocześnie przesuszonej skóry, która jest podkreślona makijażem. Podoba mi się to, że możemy go nałożyć bezpośrednio po makijażu, ale również poprawkowo w ciągu dnia. Różnicą pomiędzy pudrem Glam Shop a pudrem Shiseido jest to, że Shiseido jest całkowicie transparentny, ma jeden odcień, natomiast tutaj mamy chyba dwa albo trzy odcienie, które możemy dostosować do naszej karnacji. Ja w tej chwili mam jedynkę, ona nie dodaje mi koloru, więc uznaję, że to jest naprawdę bardzo dobry zamiennik, ale tak samo dobrze wyrównuje mój makijaż, odświeża go, sprawia, że on jest taki wyblurowany, pory są mniejsze, naprawdę dla mnie znakomity puder. Przyszedł czas na tusz do rzęs. Dzisiaj będziemy mówić o zamienniku tuszu Juicy Virtuosa Mascara. Ten tusz do rzęs testowałam w moim ostatnim odcinku i pierwsze wrażenie miałam bardzo dobre, natomiast chciałabym Wam powiedzieć, że od momentu pierwszego nałożenia potestowałam sobie tą maskarę i niestety tego efektu zagęszczenia, tego efektu poprawy po kilku użyciach nie zauważyłam. On utrzymał się na tym samym poziomie wydłużenia rzęs, więc właśnie wracam do Was z takim małym update'em, że nie mogę powiedzieć, że przy kolejnych użyciach uzyskałam efekt wow, ale mam dla Was coś naprawdę ciekawego. Jako że tusz Juicy nie do końca mi się rozkręcił, to stwierdziłam, że muszę znaleźć coś wyjątkowego. W tuszu Juicy bardzo spodobał mi się kształt tej silikonowej szczoteczki, który składał się z takich sześciu bąbelków i ten najgrubszy, największy bąbelek świetnie chwytał mi zewnętrzne rzęsy, które po prostu pięknie unosiły oko i dawały kształt cat eye, natomiast ten najmniejszy bąbelek docierał do nawet najkrótszych rzęs w kąciku wewnętrznym. I myślę, że efekt moich poszukiwań jest dosyć fascynujący, ponieważ udało mi się znaleźć szczoteczki do tuszów do rzęs w Contigo, które możemy kupić oddzielnie. I jednym z kształtów jest dokładnie silikonowa szczoteczka z sześcioma bąbelkami, bardzo proszę. I tutaj rzeczywiście muszę zauważyć, że ta szczoteczka jest trochę grubsza, ale nie zauważyłam przełożenia w nakładaniu. Uważam, że nakłada się nią tuż dokładnie tak samo i w tak samo charakterystyczny sposób. Ona świetnie unosi zewnętrzne rzęsy i dociera nawet do najkrótszych rzęs. I zrobiłam rzecz następującą. Tą szczoteczkę silikonową włożyłam do jednego z moich ulubionych tuszów drogeryjnych, który ma właściwości pogrubiające, czyli do tuszu do rzęs Miss Sporty Studio Lash 3D Volumetic Mascara. I to połączenie dało mi dokładnie to, czego brakowało mi w maskarze Virtuosa od Juicy, ponieważ tutaj dla przypomnienia rzęsy były naprawdę mocno wydłużone, ale zabrakło mi trochę pogrubienia. A ta szczoteczka z masą tuszu Miss Sporty dała mi efekt pogrubienia i wydłużenia, czyli dokładnie to, na czym mi zależało. Ja wiem, że
to wygląda trochę dziwnie, trochę specyficznie. Sądzę, że z tą szczoteczką można sobie pokombinować dowolnie z naszymi ulubionymi maskarami. Być może wyjdzie z tego jakieś fajne połączenie. Wiem też, że w Contigo można sobie oczywiście sam tusz dokupić, ale ja stwierdziłam, że troszeczkę pokombinuję, trochę pobawię się właśnie tymi konsystencjami i tym połączeniem i udało mi się znaleźć coś naprawdę fantastycznego, wymarzonego. Ja oczywiście ten tusz w tej chwili mam na swoich rzęsach. One są naprawdę super zaznaczone, pogrubione, wydłużone i nawet na tle wyrazistej kreski one prezentują się naprawdę ekstra. Będąc w temacie kresek na powiekach, płynnie przechodzimy do kolejnego produktu, jakim jest oczywiście płynny liner. Jednym z moich ulubionych linerów wysokopółkowych jest liner Kat Von D o nazwie Tattoo Liner. Jest to charakterystyczny rodzaj produktu, który nie tylko poprzez tusz sprawia, że go uwielbiam, ale również poprzez aplikator. Jest to bardzo cieniutki pędzelek, którym produkt nakłada się bardzo łatwo, bardzo plastycznie. Nawet na powiece opadającej, jaką ja mam, zrobienie tej kreski jest naprawdę przyjemnością, robi się to dosłownie błyskawicznie, uwielbiam go. On jest bardzo trwały, jest bardzo czarny, za każdym razem, kiedy go używam, mam wręcz gwarancję, że te kreski mi wyjdą i jest po prostu dla mnie świetny. Zamiennikiem linera Kat Von D jest liner od Eveline o nazwie Precise Brush Liner. Ja używam go namiętnie od mojego pierwszego testu, w którym mówiłam o kontrowersyjnych kosmetykach. I ciekawostką na temat tego produktu jest to, że jedni go uwielbiają, drudzy go nie znoszą. Ja zdecydowanie należę w tej chwili do osób, które go pokochały. Mi się on nie rozpływa, jest bardzo trwały, tak samo jak w przypadku linera Kat Von D, tak samo w jego przypadku zrobienie kreski jest dla mnie po prostu przyjemnością. Bardzo lubię robić nim, wiecie, te końcówki takie precyzyjne. Zazwyczaj, kiedy mamy do czynienia z trochę grubszym aplikatorem, musimy się posiłkować syntetycznym pędzlem i korektorem, żeby sobie te kreski wyostrzyć, a tutaj ten aplikator jest tak precyzyjny, że nawet możemy tego nie robić, jeżeli kreska wyjdzie nam idealna. Bardzo lubię go za trwałość, za to, że świetnie dociera mi do wewnętrznego kącika oka. Dla mnie on jest wręcz identyczny jak liner Kat Von D. Ja różnicy nie widzę, więc też nie widzę sensu przepłacania. Kolejną kategorią produktów jest bronzer. Bardzo często mówimy o neutralnych bronzerach w chłodniejszym zabarwieniu, natomiast zwłaszcza w okresie jesiennym nierzadko pomija się bronzery neutralne o zabarwieniu cieplejszym. A takie, jeżeli będą odpowiednio dobrane, dają efekt złocistej, zdrowo wyglądającej skóry, która jest muśnięta słońcem. I z droższej kategorii cenowej przygotowałam dla Was bronzer Estée Lauder Bronze Goddess w numerze 02, który przepięknie układa się na mojej twarzy. To jest idealny przykład neutralnego bronzera, który właśnie ma cieplejsze zabarwienie, który pięknie otula naszą skórę bez efektu pomarańczowego. Wygląda on naprawdę bardzo dobrze. Jeżeli mamy problem z tym, że właśnie nasza skóra no nie wygląda tak świeżo, jakbyśmy sobie tego życzyli, albo nawet jeżeli nałożyliśmy sobie bronzer chłodniejszy i chcemy to konturowanie ocieplić, to będzie idealna propozycja. Tańszym odpowiednikiem bronzera Estée Lauder, który kolorystycznie myślę, że trafiłem wręcz 1:1, jest bronzer Ecocera w numerze w odcieniu Peru Bronzer. To jest dokładnie ten sam odcień neutralnego bronzera wpadający w cieplejsze tony. Nakłada się tak samo fantastycznie, tak samo plastycznie rozkłada się na naszej twarzy. Bardzo podoba mi się w nim to, że pomimo tego cieplejszego zabarwienia, on nie wygląda nieestetycznie po kilku godzinach noszenia. Osoby, które używają cieplejszych bronzerów, mogą wiedzieć, że jeżeli wybierzemy produkt nie najlepszej jakości, to po kilku godzinach noszenia właśnie takie cieplejsze bronzery potrafią wyglądać plamiście i nieestetycznie. A ten wygląda naprawdę znakomicie, cudownie się trzyma. Ja lubię go nakładać nawet nie tylko na właśnie ocieplenie chłodniejszego konturowania, ale również samodzielnie, ponieważ on pięknie otula moją twarz. Ja oczywiście nałożyłam sobie dzisiaj go na moją skórę bez żadnych dodatkowych wzmacniających produktów konturujących i czuję się bardzo świeżo i słonecznie, a tego słońca trzeba sobie trochę dodawać. Moi drodzy, chciałabym teraz pokazać Wam róż do policzków, który uwielbiam, który jednocześnie jest bardzo trudny do dostania i bardzo ciężko jest znaleźć do niego zamiennik, ponieważ ten kolor jest tak charakterystyczny i dzisiaj wręcz z fanfarami bardzo się cieszę, że będę mogła pokazać Wam naprawdę świetny odpowiednik. Mowa o różu do policzków Chanel o nazwie 74 Ultra Rose. I teraz uwaga, ponieważ jak pokażę Wam kolor, to możecie być nieco zaskoczeni. Zobaczcie, to jest naprawdę wyrazisty kolor,
kolor chłodnego różu. I wiele osób, które widzą ten róż po raz pierwszy, trochę się dziwią, ponieważ rzeczywiście nakładając takiego rodzaju produkty, możemy się trochę obawiać o efekt przesady. Natomiast jeżeli ten róż zaaplikujemy z odpowiednią czułością, odpowiednim pędzlem, to możemy być przekonani, że nasze policzki będą wyglądać bardzo rzeźko, bardzo młodzieńczo i bardzo świeżo. Ja już ten róż do policzków pokazałam nie jednej mojej klientce na indywidualnych lekcjach makijażu. Oczywiście w tym miejscu wszystkie moje kochane klientki gorąco pozdrawiam i każda była wręcz zachwycona. Muszę Wam powiedzieć, że tak dobry kolor tego różu pasuje niemal każdemu. I często, kiedy ktoś zaczyna przygodę z różem do policzków, to polecam mu najpierw coś pastelowego, natomiast jeżeli już używacie różu, a macie ochotę, żeby Wasz makijaż wskoczył na wyższy poziom, to przetestujcie sobie kiedyś mocniejsze natężenie różu do policzków, nakładanego oczywiście w rozsądnej ilości. Ten jest dla mnie wręcz znakomity, ponieważ poza tym swoim chłodnym kolorem, który układa się przepięknie na skórze, to jeszcze ma trochę rozświetlających drobin, które sprawiają, że policzki wyglądają bardzo jędrnie i młodo. Znalezienie tego charakterystycznego, mocniejszego, chłodnego różu z odrobiną błysku było naprawdę niemałym wyzwaniem. Ja mam wrażenie, że byłam już wszędzie, żeby znaleźć coś idealnego, jeżeli chodzi o właśnie to natężenie, żeby to był taki kolor 1:1. I w kategorii różów do policzków nie znalazłam nic takiego, więc stwierdziłam, wow, Chanel zrobił kawał dobrej roboty, ponieważ wydawać by się mogło, że ten kolor jest wręcz nie do podrobienia. Ale stwierdziłam, że ja się nie mogę poddać i muszę jeszcze poszukać, muszę gdzieś tam otworzyć swoje oczy szerzej i postarać się znaleźć dla Was produkt, który będzie tak samo piękny. Już na sam koniec moich poszukiwań, kiedy byłam poniekąd zrezygnowana i wydawało mi się, że naprawdę nigdzie nie ma takiego koloru, przed moimi oczami pojawił się, uwaga, cień do powiek Kobo Pro Formula Foil Eyeshadow. Pamiętajcie, że makijaż to jest zabawa. Z makijażem możemy kombinować, możemy nim żonglować tak, żeby nakładać kosmetyki tak, jak nam się podobają, jak nam leżą. I kiedy tylko zobaczyłam ten kolor, stwierdziłam, że tak, to jest dokładnie to, czego ja szukam. I stwierdziłam, że i tak go kupię, to nie jest drogi produkt, więc gdyby nie sprawdził mi się właśnie w formie różu do policzków, to go wykorzystam w formie cienia do powiek. A kiedy zaaplikowałam go na moje policzki, to była to absolutnie miłość od pierwszego wejrzenia. Ważne jest to, aby tego typu produkty właśnie o takim mocnym natężeniu kolorystycznym właśnie nakładać z odpowiednią czułością, odpowiednimi pędzlami. Ja ten cieniu róż. Nałożyłam sobie pętlem Hulu Pro 17 i dało to właśnie ten sam piękny, rześki, świeży, dziewczęcy efekt na policzkach. Z przyjemnością będę tego używała, ponieważ tutaj tak samo mamy właśnie to chłodne natężenie różu z lekkim, rozświetlającym efektem. Bardzo mi się to podoba. Naprawdę cieszę się, że udało mi się to znaleźć, ponieważ naprawdę długo szukałam takiego koloru. Więc jeżeli macie ochotę trochę pokombinować z makijażem, trochę zaszaleć, trochę się nim pobawić i szukacie czegoś, co właśnie będzie wyglądało w ten sam charakterystyczny sposób, to uprzejmie informuję, że ten cień do powiek z Kobo mogę spokojnie potraktować w kategorii różu do policzków, ponieważ sprawdził się znakomicie. Przechodzimy teraz do kategorii błyszczyku do ust. Błyszczyk z droższej półki cenowej absolutnie Was zachwycił. Pokazałam Wam go ostatnio na moim Insta Stories i dostałam taką ilość zapytań, że dawno już o błyszczyk tyle osób mnie nie pytało. Myślę, że może to wynikać z dwóch przyczyn. Po pierwsze, błyszczyk jest naprawdę przepiękny, a po drugie, wiele osób pisało mi, że jest niedostępny. Mowa o błyszczyku Fenty Beauty Gloss Bomb w odcieniu Baby Brute. On rzeczywiście bardzo mi się spodobał, ponieważ jest to mleczny, dosyć jasny błyszczyk, który dodatkowo jeszcze ma takie rozświetlające drobiny, które sprawiają, że on się układa naprawdę przepięknie na ustach. On wygląda szczególnie urokliwie w towarzystwie ciemniejszej konturówki do ust. Przez co mamy efekt takiego ombre, efekt delikatnie optycznie powiększonych ust i ten kolor w moim odczuciu jest tak udany, że nadaje się znakomicie zarówno do takiego dziennego makijażu, kiedy po prostu chcemy sobie podkreślić delikatnie usta, jak również w towarzystwie makijażu mocniejszego, wieczorowego, kiedy tego mocnego oka nie chcemy zestawiać z mocnymi ustami. Dla mnie on jest po prostu przepiękny. Tańszym odpowiednikiem błyszczyka Fenty Beauty jest błyszczyk Sephora Gloss w odcieniu 25 Ye Honey. To jest tak samo piękny, tak samo szklisty błyszczyk o mlecznym zabarwieniu i rozświetlających drobinach, które niezwykle urokliwie rozkładają się na ustach. Błyszczyk ten równie pięknie komponuje się z ciemniejszą konturówką do ust. Wydawać by się mogło tutaj w opakowaniu, że ten błyszczyk Sephory ma troszeczkę cieplejszy odcień, natomiast na ustach ta różnica jest kompletnie niezauważalna i on wygląda identycznie jak błyszczyk Fenty. Nałożę sobie go na usta, nie mogłam się doczekać tego momentu, żeby pokazać Wam, że to jest dokładnie tak samo piękny, szklisty, cielisty efekt. Uwielbiam.
Na koniec dzisiejszego odcinka zostawiłam dla Was prawdziwy smaczek, czyli matową pomadkę, która cudownie leży na moich ustach. Jak dobrze wiecie, jestem dobrym testerem matowych pomadek, ponieważ moje usta są z natury suche, wrażliwe i nie znoszą zastygających na skorupkę formuł, po prostu nie mogę takich nosić. Z droższej propozycji jedną z matowych pomadek, która świetnie układa się na moich ustach, jest pomadka Yves Saint Laurent o nazwie Tatouage Couture Matte Satin i chciałabym pokazać Wam odcień 06. Dla mnie to jest świetna propozycja na makijaż wieczorowy, ponieważ możemy sobie nałożyć tylko i wyłącznie tą pomadkę, nawet wytuszować rzęsy i już robi to efekt wow. To jest czerwień o malinowym odcieniu. Kocham takie kolory, ponieważ one poza tym, że wyglądają naprawdę szlachetnie, to jeszcze dodatkowo wybielają zęby. I ta pomadka jest o tyle charakterystyczna, że ma się wrażenie, że ona jest bardzo kremowa na ustach. Jasne, że matowe pomadki gdzieś tam zawsze mogą być wyczuwalne i zazwyczaj są, ale dla mnie nie ma nic gorszego niż taki tępy efekt skorupki, z którym nie mogę wytrzymać, dlatego tak mocno szukam dla siebie i dla Was pomadek, które leżą wręcz idealnie i Yves Saint Laurent jest jedną zdecydowanie z takich propozycji. Tanim zamiennikiem pomadki Yves Saint Laurent jest nowa pomadka Belle Velvet Petal Lipstick w odcieniu 03. Ja tą pomadkę dostałam w paczce PR-owej i jak tylko ją nałożyłam, to zakochałam się od pierwszego użycia. Ona ma tak piękne wykończenie, że ja naprawdę mogę ją nosić bardzo długo. To jest pomadka, która będzie za chwilę w Biedronkach, więc myślę, że warto się nią zainteresować, bo może zaraz jej nie być i ona nie daje mi efektu skorupki. Jestem wręcz zaskoczona, to jest chyba najmniej dla mnie wysuszająca matowa pomadka z tych biedronkowych pomadek w płynie, jakiej do tej pory używałam. Jest naprawdę fantastyczna, ja na pewno zrobię sobie zapas, kolorów będzie więcej. Jeżeli szukacie matowej pomadki w płynie w naprawdę przystępnej cenie, która nie będzie tak nieprzyjemnie siedziała na ustach, to tą naprawdę warto sprawdzić. Moi drodzy, to już wszystko na dziś. Odcinek z nowymi, tanimi zamiennikami kultowych, drogich kosmetyków już omówiliśmy, ale ja w tym momencie, żegnając się z Wami, chciałabym Wam bardzo podziękować za to, że jesteście ze mną, za to, że tworzycie ze mną społeczność House of Makeup, za to, że tak komentujecie wszystkie filmy. No naprawdę jestem więcej niż wdzięczna za całe wsparcie, jakie mi okazujecie, więc naprawdę w tym momencie, żegnając się, bardzo Wam dziękuję po prostu za wszystko, co dla mnie robicie. Ale to nie wszystko, ponieważ jak wiecie, ja bardzo lubię dowiadywać się od Was, jakie są Wasze perełki, więc jeżeli Wy znaleźliście jakiś świetny, tani zamiennik kultowego, drogiego kosmetyku, to koniecznie dajcie znać w komentarzach, ponieważ ja też chętnie poznam Waszych ulubieńców. Moi drodzy, to już wszystko na dziś. Poza komentarzami będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie mi kciuki w górę, subskrypcję i zobaczymy się następnym razem. Buziaki! Mua!